Nieco ponad 100 lat temu na niepozornym polu w Karolinie Północnej doszło do przełomowego wydarzenia. To tu w grudniu 1903 roku za sterami maszyny z drewna, płótna i drutu Orville i Wilbur Wright stali się legendami awiacji. Pokonali odległość mniejszą niż rozpiętość skrzydeł Boeinga 747, ale po raz pierwszy w historii wykonali lot silnikową maszyną cięższą od powietrza. Choć bracia Wright nie byli pierwszymi pilotami eksperymentalnych maszyn, prawdziwym przełomem było kontrolowanie lotu. Pewności, że to możliwe, nabrali po latach sprzedaży i naprawiania rowerów. Wierzyli, że z odpowiednimi sterami nauka latania nie różni się zbytnio od nauki jazdy na rowerze. Gdy w tamtych czasach badania skupiały się na zwiększeniu mocy silników, bracia Wright pracowali nad sterowaniem. Ich wynalazek, trzyosiowy układ sterowania, zapoczątkował przełom. Dziś jest standardem we wszystkich stałopłatach i pozwala pilotowi kontrolować samolot. Stałopłaty odniosły wielki sukces. Od tamtej pory dominują w lotnictwie. Na początku XX wieku latanie maszynami cięższymi od powietrza było już ugruntowaną technologią. Na całym świecie dostrzeżono jej potencjał w walce, sporcie, eksploracji oraz podróżowaniu, co zapoczątkowało epokę szybkiego rozwoju. W tamtym okresie prawdziwa moc tkwiła w ludzkiej odwadze. Nikt nie symbolizuje ducha złotej ery awiacji lepiej niż Charles Lindbergh. Lucky Lindy. Jak go nazywano, zaczynał jako pilot amerykańskiej poczty. Sławę przyniósł mu lot specjalnie zbudowanym jednopłatem Spirit of St. Louis. Pokonał dystans 5800 km z Nowego Jorku do Paryża. Był to pierwszy transatlantycki lot w pojedynkę i jednocześnie pierwszy nieprzerwany lot z Ameryki Północnej do kontynentalnej Europy. Choć Lindbergowi brakowało funduszy, uwierzył w siebie. Pilotował swoją jednosilnikową maszynę przez 33,5 godziny. Walczył ze sztormami i nawigował na podstawie gwiazd. 21 maja 1927 roku wylądował w Paryżu. Każdy chciał poznać odważnego młodzieńca. Gdy pozował do zdjęć z członkami słynnego francuskiego aeroklubu, cały świat podziwiał nowego bohatera. Wyczyn ten wywołał ogromne zainteresowanie lotnictwem, co zapoczątkowało tak zwany boom Lindberga. Ilość dostarczanej poczty lotniczej wzrosła o połowę, a liczba wniosków o licencję pilota potroiła się. Choć piloci wykazywali się odwagą i poświęceniem, ograniczenia silników tłokowych były powszechnie znane. Po II wojnie światowej wzrosła popularność turbin gazowych, technologii odrzutowej. Lata wcześniej opracował ją Frank Whittle dla Królewskich Sił Powietrznych. W silniku odrzutowym gaz wystrzeliwany do tyłu wytwarza ciąg skierowany w przód. Wynalazek ten był niemal tak rewolucyjny, jak pierwszy lot braci Wright. Można było wykrzesać jeszcze więcej mocy z silnika o tej samej wadze i wielkości. Do turbiny wpada powietrze, które silnik odrzutowy spręża za pomocą wirujących z dużą szybkością łopat. Następnie trafia ono do komory spalania. Miesza się z paliwem i zapala. Rozszerzone gazy wystrzeliwują przez dysze z tyłu, co pcha samolot do przodu. Pod koniec II wojny światowej ta raczkująca jeszcze technologia była kolejnym wielkim krokiem w rozwoju lotnictwa.